Siema na wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy tu za stajenką na łące sąsiada. Puściłem chwilę owce, żeby się popasły. Widzicie, rozeszły się ładnie. Wyjadają resztę trawy, która jeszcze jest. Zawsze coś ich tam się uskubie, coś sobie podjedzą. No i chodzą. Przedtem były tam w lasku na Ostrężynie. 20 minut tam z nimi stałem. No i tutaj teraz przyszliśmy, żeby sobie podjadły. No i odkąd sprzedałem Gucia, to stado jest o wiele spokojniejsze. Jak Gucio tu z nimi chodził, to przeganiał. One niespokojne były. Chodziły z miejsca na miejsce, trochę z Kuby uciekały przed baranem. No a teraz, jak Gucia nie ma, to widzicie, spokojnie stoją w miejscu, pasą się, to tu sobie pójdą z Kubną, to tu z Kubną. No i tak teraz codziennie z nimi wychodzę, tak na godzinkę poskubią i do stajni. Dzisiaj jest w miarę ciepło. Śniegu już praktycznie nie ma, jak widzicie dookoła. Jak bardziej przy lasach jeszcze takie kępki śniegu są, a tak to już ten pierwszy śnieg, co nasypał, to zginął. No, i tak zaczynamy tutaj. Jeszcze chciałem wspomnieć, na 3000 subskrypcji konkurs. Już niewiele brakuje, bo 110 bodajże, z tego co pamiętam. Może uda się wbić do końca roku i zrobić ten konkurs. I odkopiemy też kapsułę czasu, która była zakopana na 2000 subskrypcji. No, jeżeli ktoś nie widział zakopania tej kapsuły, to jest filmik na kanale. Na 2000 subskrypcji zasypywaliśmy kapsułę. No i cel był taki, żeby na 3000 właśnie odkopać i zrobić konkurs też dla widzów. No, z ogłoszeń tyle. My stoimy sobie tu, niech się jeszcze chwilę popasą. Kury też na polu stoją, tam z tyłu. Ktoś się pytał, po co na każdej kwaterze tutaj, na każdym wybiegu są te takie kręgi okrągłe. A jest to dlatego, że taki był zamysł, gdy budowali blok tu u mnie. Taki mieszkalny, nie taki jak w miastach bloki, tylko taki wiejski blok na wsi. I na każdej kwaterze, na każdym wybiegu jest właśnie taki krąg z zastosowaniem na to, żeby można było wyrzucać obornik do niego. No i każdy mieszkaniec ma swoją stajenkę taką niewielką i właśnie taki niewielki wybieg z tyłu z kręgiem na obornik. No. Z tych wszystkich stajenek tutaj to jedynie ja i tu jeden z sąsiadów coś hodujemy. No i jeszcze obok sąsiadka, tam gdzie kury chodzą, też co jakiś czas, tak nie co roku, tylko co kilka lat, kupuję sobie brojlery i hoduję. A tak to tylko właśnie ja i ten sąsiad teraz od jakiegoś roku trzyma kury. No, więc tak to mniej więcej tu wygląda. Tutaj jest taki kontener, gdzie myśliwi trzymają zboże i wywożą do lasu zwierzynę. Tu zawsze zakupują sobie cały taki, w workach zapełniają ten kontener i w zimie wywożą właśnie zwierzynę do lasu. No, dobra, ja tu jeszcze chwilę postoję z owcami i później będziemy jeszcze nagrywać coś w stajence. No, idę tam, bo one mi tam za drogę zaczynają wychodzić i muszę je przegnać. No, owce już od pół godziny w stajni. No i teraz damy im suchego chleba. Przyniosłem im. Niech sobie pochrupią. Tutaj w siatce dobrze wysuszony chleb. I zrobimy jeszcze kurom jedzenie, taką mieszankę. Tutaj jest
zmielona marchew, jabłko i główka czosnku. I żeby to nie było takie paciarowate, bo tam jest dużo soku w marchewce i w jabłku, dodałem, pomieliłem też suchy chleb, żeby to trochę gęstsze się zrobiło, żeby ten chleb wsiąknął ten sok cały. No i do tego dodamy pszenicy, paszy, ale najpierw idziemy, damy owcom tego chleba. Pierwsze tutaj Malwinie i Bolkowi. Tak. Trochę im tam sypnę. Niech sobie Malwina odje i Boluś też już zaczyna skubać chleb, więc niech sobie jedzą, nie będę im dużo dawał. Reszta pójdzie do tamtych owiec. No. Chrupią sobie. Boluś jeszcze tak za bardzo nie wie, co to jest. Kiedyś raz dostał i później nie dostał, teraz drugi raz dostaje. Dobra, idziemy wsypać tym gałganom do koryta. Nie wiem, co ja chrupią. Już zajadają. Z góry bym im może fotkę strzelił do miniatury. O, jak się mnie, nawet mnie przepycha. O, i będzie. No, niech sobie to ładnie zjedzą. Za tydzień im przyniosę nowe gałęzie sosnowe. Jeszcze im trochę zostało do obskubania, to sobie to jest do końca tygodnia wyskubią. Tu już praktycznie całą korę wyjadły. Takie gałęzie są dobre też na odrobaczenie. Tutaj też Malwina obgryzła. No i dobra. Więc to mamy z głowy. Jedzą sobie. 5 minut już tego chleba nie będzie. Wszystko wyjadą, nawet wyliżą te okruchy chlebowe, więc tu się nic nie marnuje. Dobra, teraz robimy tą mieszankę owcom, kurom. To trzeba wysypać. Tu są takie końcówki z marchwi. Wysypiemy tutaj, dostaję przed tym kury kapustę. No i teraz zrobimy taką witaminową bombę. Dobra. Więc tak, wsypujemy to. Widzicie, całe mokre od soku. Do tego dodajemy miskę pszenicy. Tak. Miskę mieszanki. Paszy, nawet nie całą miskę, tyle wystarczy. Tak. No i dodamy im jeszcze tego owsa z kukurydzą. To jest dla owiec, ale też im trochę sypniemy. Niech mają, tyle wystarczy. O Jezus, nie tu. Tu. No dobrze, tu miska była, bo bym wysypał. Dobra. No i co? Teraz to wszystko przemieszamy, żeby to się połączyło. Joty tego zboża, paszy, to się jeszcze gęstsze zrobi i kury sobie z tym będą robiły, co będą chciały. No, 1/3 takiego wiadra. Tu jest 3-4 kilo paszy. Idziemy wsypać to do koryta na pole kurom. Tu wejdziemy. No i dobra, tu na tą paszę im to
wszystko elegancko zbijamy. No, pusto. O, dawno nie dostały tej paszy, tej marchwi jabłek, ale już zajadają się. No, teraz będziecie jajka niosły hurtowo. 100 jajek dziennie. Na każdą 3 jajka dziennie. Będzie? Pasi robota? Kury? Pasi, nie? Kogut też robi je, zajada. No, witaminy będą dostarczone elegancko i chyba wszystko. No, dzisiaj dosyć ciepło się zrobiło, to jeszcze niech z pół godziny sobie posiedzą na polu, a później już do stajni, do kurnika. Dobra, jeszcze pójdziemy zobaczyć tu. One już praktycznie zjadły, tu jeszcze mają troszkę. No, a tam już praktycznie puściutko zostały na tym pył. One sobie to do końca wybiorą i elegancko. Dobra, na dziś wszystko. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.